mały pokój, na końcówkę XIX wieku. Jest taka szafeczka na wygiętych nogach pod ścianą. Jest duża szafa w tej chwili otwarta. Widzimy dosyć drobnego mężczyznę, który właśnie na swoją elegancką kamizelkę przy białej koszuli zakłada marynarkę. Poprawia zapięcie koszuli, zaczyna zawiązywać sobie szal pod brodą. Patrzy, podchodzi do tej szafeczki, do takiego sekretarzyku, gdzie ma również lustro przed tym. To wygląda jak bardziej coś odrobinę jak buduar. Widać obraz na ścianie, który jest w bardzo ładnej ramie. Tutaj jest tapeta na tych ścianach, w takie małe, drobne, szare kwiatki. On sobie patrzy na siebie w lustrze, poprawia ten szal zawiązany, bierze z tego sekretarzyka, otwiera szufladę, wyjmuje białą rękawiczkę, którą zakłada na jedną rękę, na drugą, po czym rozgląda się jeszcze po pokoju, zamyka szafę, podchodzi do dużego, okrągłego pudła, które otwiera, z niego wyjmuje melonik, przygląda się jeszcze przez chwilę, ściera tą rękawiczką jakiś drobny pyłek, zakłada melonik na głowę. Widzimy, on ma taką drobną, może nawet lekko, takie bardzo delikatne rysy. Duże, ciemne oczy, wąskie usta, nie ostre, a właśnie delikatne kości policzkowe, dosyć duże rzęsy. Patrzy jeszcze na siebie w tym lustrze, jakby sprawdzając, czy na pewno dobrze wygląda. Dotyka się tak palcem w ten melonik, robiąc takie... Po czym podchodzi do wiszącego płaszcza, zakłada długi wełniany płaszcz, który sięga mu do kostek tuż nad trzewiki, bierze laseczkę, otwiera drzwi, widzimy neonowe światła, jeżdżące samochody. On robi kilka kroków, lekko się krzywi patrząc na to wszystko, patrzy na podjeżdżający samochód i idzie w jego stronę. Jest wieczór. Ale my jesteśmy zupełnie gdzie indziej i w nieco innym miejscu, po innej porze. Chciałbym, żebyście znowu sobie wyobrazili ten chłodny, nowoczesny komisariat. Jest już koło drugiej po południu, nadal świeci mocne kalifornijskie słońce na zewnątrz. Wróciliście stamtąd niedawno, więc doceniacie chłód, który być może jest momentami za zimny, bo również chłodzi pot, który się w różnych sytuacjach znalazł na waszym ciele. Wy wróciliście z wydawnictwa razem z Colinem, dochodząc do wniosku, że przesłuchacie go już na komisariacie. Byliście tam, czekaliście, aż przyjadą specjaliści od zabezpieczenia miejsca zbrodni. Widzieliście, jak mundurowi przepytują ludzi, przypilnowaliście, wszystko tam się odpowiednio dzieje. Zabraliście to nagranie, które sobie zgrałaś. Nie wiem, czy zostawiłaś jego wersję tam na miejscu, czy właśnie zabrałaś je, zarekwirowałaś. Myślę, że zabraliśmy całość. No, myślę, zarekwirowałem to nagranie. Zdążyliście dojechać z powrotem do miejsca. Po drodze wydarzyły się tylko dwie rzeczy. Pierwsza to jest telefon do ciebie. Mhm. Jak masz zapisaną panią z Wydziału Wewnętrznego? Inicjały. No. Że detektyw, wiesz... D. No bo jedziesz w samochodzie z nimi... Tak. Na dzwoni. Ja prowadzę spokojnie. Czyli z tyłu mi nie widzą, kto dzwoni. Nie, ty teraz prowadzisz, tak? Znowu. Więc ja jestem z tyłu. Tak. Więc ja jestem z tyłu, no. Ja siedzę prawdopodobnie w komórce i szukam różnego typu informacji. Mhm. Ja tak po prostu biorę... Odbiorę! Tak, halo? Panie Halej... Tak przyciszam, wiesz, kiedy słyszę, to, kiedy już włączę, to przyciszam tak, żeby nie było dobrze, że słychać, wiesz, żeby inni nie słyszeli tego, kto... Detektywie Halej, czy może pan w miarę swobodnie rozmawiać? Na razie jestem na akcji z partnerami, nie wiem, czy... Rozumiem, więc mam tylko w tej chwili jedną prośbę o zwrócenie uwagi, tak. Gdyby pojawiło się nazwisko Buller. Abram Buller. Tak, to oczywiście, to w takim razie... Jakiego się tego... Trzeba zwrócić na to uwagę. A o dokładnie o co chodzi, wytłumaczę, jak będziemy mogli dłużej porozmawiać.
Dobrze, to... Powodzenia. Bardzo dziękuję, odzwonię w takim razie. Idziesz. Odkładam poker face. I kiedy dojeżdżasz do komisariat... Ja patrzyłem, wiesz, jak tak, że zyskałem, ale akurat absolutnie tak. Olałem ten temat. Tak. Kiedy dojechaliście na komisariat, jakby zdążyliście... Akurat wyszło do... No. Zamienić kilka słów z ludźmi na recepcji, powiedzieć, że teraz przyjedzie, że będzie ciało, poprosić o szybkie, o to, żeby jak najszybciej do was dotarły informacje pewnie. I macie taką, podchodzi do ciebie ten chłopak z cybercrime, który miał to nieszczęście, poprosiłaś go, żeby baczył na Robala. Tak. Mówi, Robal się na chwilę obudził. Nawet można było z nim przez jakieś 5 minut porozmawiać sensownie. Znaczy najpierw krzyczał, więc poszedłem dowiedzieć się, o co chodzi. Powiedział, że to wszystko jest wina Abrama. Że on wszystko powie. Oczywiście kazałem mu poczekać z zeznaniami. Zresztą nie był jeszcze trzeźwy. Ale mówił, że to wszystko wina Abrama, że on wszystko dobrze pamięta, wszystko powie, chce prawnika, ale jest gotów pójść na układ i że nikogo nie zabił. A potem poszedł znowu spać. Aha. I gdzie on teraz jest? Cały czas tam, gdzie miał być. No dobra, myślisz, że jest w stanie, żeby z nim porozmawiać teraz, tak? No można go obudzić i zobaczyć. Dobra. Przez chwilę wydało się... Abrama, tak? Wina Abrama. Tak, powiedział, że to jest wszystko wina Abrama. Nie Barnaby. Abrama. Podobnie brzmi. Na imię. Abram. Teraz jak mnie spytałaś, to nie wiem. To czemu nie spisałeś? Wyciąga telefon, zaczyna sobie patrzeć. Abrama. Abrama. Okej, okay, dobra, dzięki. Imię. To w takim razie pójdziemy z nim porozmawiać. Abram, no... Nieczęste. Na pewno. Imię albo nazwisko, nie wiem. To chyba lepiej, że nieczęste. Będzie łatwiej dowiedzieć się, o co chodzi. Imię tak. To chyba żydowskie. Żydowskie, tak. Ja mam taką minę, tylko... To chodźmy do niego. Do kogo? Tak. No do Robala. Do leśpizna. No to go obudzimy. No to go idźmy, obudźmy. No jest też ten moment, w którym jakby Colin jest tam w pro... Rozumiem, że nie z wami jechał, tylko też z jakimś... Tak, ale zakładamy, że jego do innego. Jakiegoś innego aresztu, żeby z nim... Znaczy nie do aresztu, nie do aresztu, tak. Jeśli mogę, to był Adrian Bule, czy Abram Bule? Abram. Też Abram Bule, oczywiście, dobrze. Więc ja tam, kiedy o tym mówimy, ja tam sobie, wiesz, wiesz, nie tak, żebym łypał w jego kierunku, ale jak zerkam, wiesz. Czy przypadkiem nie ma takiego... Nie, dobra, no pewnie się nie wysypie, ale tak patrzę, czy tam gdzieś mu coś nie mrugnie. Nie, nic mi nie mogę. Chyba, że coś chcesz rzucić, nie? Nic mi nie mogę w tym momencie. Nie, no na razie myślę, że to nie jest potrzebne. Dobrze, więc taka jest... Więc z kim rozmawiacie najpierw? Nie, z Robalem. W każdym razie ja cisnę, żeby porozmawiać z Robalem, on już... Skoro młoda ciśnie Robala, to... Idziecie porozmawiać tak. Z Robalem. Czyli idziecie do tej części, gdzie są areszty. Wiecie, że wielu zatrzymanych chciało być w takich aresztach jak u was. Jest duży areszt, gdzie jest taka większa przestrzeń. Jest krata i ławeczka, przy której siedzi i tam siedzi kilka osób. A wy potem idziecie do takiej izolatki, gdzie jest taka plastikowa ławka, na której takie łóżko praktycznie, na którym można się przespać. Tam ma koc, poduszkę i tam sobie... I jak otwieracie drzwi, bo to jest jednoosobowo, otwieracie drzwi, to on tam leży. Śpi, nawet ślina mu cieknie po twarzy, ma te, widzicie, ta wychudzona twarz, ta rana pod okiem, te oparzenia na ręku. Wygląda tak jak wcześniej, czyli słabo i dostał też ubranie inne. Dostał takie szare dresy i szary t-shirt. Panie Ross? Jak kopię w kratę, wiesz, tak pum, 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 butem. Kupiłeś butem, on się otworzył oczy, spojrzał tak, jakby sobie próbował coś przypomnieć. Za chwilę już jest taki... ja już mam gotowe zeznanie, wiem co powiedzieć. No. To doskonale, bo my właśnie chcemy porozmawiać. Ja znowu tak. Włączam nagrywanie. Którego dzisiaj mamy? Podaję mu. No to ci podaję 2 dni wcześniej. Zostałem zaczepił. Nie, to nie tak się mówi, prawda? Przyszedł do mnie, poinformował mnie, że potrzebuje mojej pomocy. Pan Abram,
który prowadzi antykwariat. Nazwisko. Nie znam nazwiska, ale mogę podać rysopis, który jakiś rysownik będzie mógł spokojnie przygotować. Na pewno. I Abram ze mną rozmawiał, że bym czekał przy podanym adresie. Mm-hmm. I tu podaję wam adres w Palm Haven, tam gdzie mieszkał. Chestera? Stadion. Z informacją, że jest duża szansa, że pojawi się tam goniec z papierami. Dokładnie mówił, że będzie to jakiś wydruk, rękopis, nie rękopis, bo właśnie mówił, że to nie rękopis, tylko w każdym razie jakieś papiery z książką. No. I że jeżeli to będzie możliwe, mam je zdobyć. Tu chciałbym zaznaczyć, że powiedział o tym w taki sposób, iż można przypuszczać, że był gotów na to, żebym się gdzieś włamał i wykorzystał moje uzależnienie od środków toksycznych, żeby mnie nakłonić do tego, żebym to zrobił. No. I co się wydarzyło dalej? Poszedłem, tam czekałem, mhm. przyjechał jeden goniec, mhm. rzeczywiście miał papiery. Jak wyglądał ten goniec? Taki czarny, z dredami. Mhm. No i oni tam sobie rozmawiali, palili narkotyki, jestem o tym przekonany. Potem weszli obaj do środka. Ten redaktor, bo tam podobno mieszka redaktor, zaczął czytać, a ten czarny sobie poszedł sam. No i jak redaktor czytał, to w pewnym momencie zostawił te papiery na stole. No. Rzucie sobie za psychologię. Kto chce. Mój drogi, 0,5. I to jest po prostu najtrudniejszy z możliwych. 25. Ja nic. Ja wiem, dokąd to zmierza. Zdajesz sobie sprawę z jednej rzeczy. Nawet na trudne. On pamięta. Aha. Natomiast zdaje sobie sprawę z tego, że musi to powiedzieć tak, żebyście wy mu uwierzyli. Więc prawdopodobnie ominie wszystkie rzeczy, które uzna, że będą dla was niewiarygodne. Tylko się zawiesił, bo ewidentnie przypomina sobie, jest przerażony, nie? Powiedz wszystko, co tam się wydarzyło. Tak. On poszedł na górę, zabrał... A wcześniej kto się tam pojawił? No... Ktoś. Nie wiem. Wszedł od tyłu, tak? Tak, wszedł tam ktoś. Pewnie był wcześniej. Jak to było? Cienio ciało, tak? Jakby on się w tym momencie jakby wzdrygnął, tak przesuwając się od was dalej, nie? Wstał z tej ławki, w ogóle zrobił krok do tyłu. Bo... Mów tak, jak pamiętasz. To musiało być... Widziałem tam... Jakby się nagle coś zaczęło... Ja miewam takie... Wiecie, czasem mi się coś wydaje. Ale ja mówię prawdę, że... To wszystko są zaplątane silne środki halucynogenne. Ja mówię to patrząc na Morgana. Więc mówię... Więc możesz mówić wszystko, co widziałeś, nic nas nie zdziwi. Powiedz, co widziałeś, co pamiętasz. To nie musi być prawdopodobne. Chcemy usłyszeć, co widziałeś. Olbrzymia postać, która z cienia pojawiła się w rogu pokoju. Olbrzymi typ, taki wielki, stał do mnie plecami, musiał być pochylony, bo nie widziałem jego głowy, miał takie wielkie łapy i on tam stał. I ten cień od niego jakby szedł w kierunku tak po ziemi, jak się dym czasami tak rozpościera. I on tam, i jak ten koleś wstał, on tak patrzy na nas, jakby się... Jak on wstał, to go dotknęło, to on wstał, poszedł do kuchni i zabrał nóż. I ja się wtedy zeszczałem, nie?
bo to było coś paskudnego. To jest tak, czasem jak widzisz, nie wiem, czy czasem jak ma się do czynienia z kimś, kto na przykład pracuje, kto robi złe rzeczy i mu się patrzy w oczy i wiesz, że on jest w stanie zrobić wszystko tobie, co najgorsze, to ja tak się czułem, jak patrzyłem na jego plecy. I potem tam było słychać krzyki na górze. On już przestał być tam. I te wrzaski... Kurwa, jak oni krzyczeli. I co potem? Ja potem wyszedł po prostu. Ten redaktor. A ja... A ten drugi wyszedł? Pojawił się jeszcze? Nie widziałem go już potem. Czyli ukradłeś potem papiery? Potem wszedłem wszystko do domu, zabrałem papiery i uciekłem. No. Ja jestem, wiem. I potem je... I potem je czytałeś. I potem je skserowałem, bo stwierdziłem, że jak to jest tyle warte, to pewnie może, można je sprzedać drugi raz i w ogóle... Czyli oryginał zdążyłeś już oddać, tak? Tak, Abramowi Billerowi. Billerowi. Temu, którego wcześniej... opisałeś jako starego wariata, tak? Pewnie tak. No on jest taki stary, lekko zbiskowany. Jasne. Mhm. Dlaczego zbiskowany? Nazwisko? Mówisz, że jak? Biller. I on ma sklep. Antykwarium, tak? Myślę, że mogłeś zobaczyć. Ja jestem trochę taki teraz podenerwowany, staram się trzymać tą twarz w jego kierunku, ale więc myślę, że ty mogłeś zauważyć, że jak ja się spytałem Biller, to się patrzyłem w twoim kierunku. Ja jakby zerknąłem do ciebie spod okularów, ale patrzę na jego. Ja nie zauważam tutaj napięcia, bo jestem za bardzo skoncentrowana na przysłuchiwanym. Mówię, i to jest człowiek, do którego nas teraz zaprowadzisz, tak? Mówiłeś, że wiesz, jak tam dojść z komisariatu. No, mogę, ale masz adres, prawda? Tak. No to jak zna adres, nie musi nas prowadzić, bo tu siedzieć. To jest bezpieczniejsze. A co się wydarzyło z tam w moim... on ją zabił? Nie, żyje. Mam nadzieję, przynajmniej trafił do szpitala, zobaczymy, co będzie dalej. Na razie się spokojnie. A to nie ja. Nie, to ktoś inny. Dostałeś coś do jedzenia? Tak. Dobrze. Dobra. Tak, ja się patrzę na ciebie tak trochę zdziwiona twoją delikatnością. Jak na głowę wyszli, nie? Mhm. To jeszcze dostajemy od niego adres. On rzeczywiście jest w stanie podać konkretny adres? Taki... Tak, podaję wam adres. Ja sobie pomiędzy, tak jak się wyjeżdża się z San Jose w stronę San Francisco, no. To rzeczywiście jest taka starsza hiszpańska zabudowa. Jeszcze wpisuję to, wiesz, w komórkę sprawdzam, jak to wygląda. Się zgadza, tam jest dokładnie taki mały antykwariat. Antykwariat, tak? Z książkami? Z książkami. Okej, dobrze. Patrzę, obserwuję. Wiesz, zerkam zupełnie... A jeszcze, zanim wyjdziemy, jak już się tak naprawdę zbieramy... Chciałbym myśleć, że on nie ma swojej strony. To jest tylko informacje, o nim są podane przez inne osoby. Okej. Natomiast on sam nie ma swojej strony. A, rozumiem, dobrze. Już jakby praktycznie wychodząc, nie? Tak naprawdę wyłączyłam ten dyktafon, mam schowany telefon. A z Colinem będziemy gadali, czy nie? Czy po prostu, czy to raczej pytanie, czy... Chwileczkę. Odwracam się do niego i tak jakbym sobie w ostatniej chwili wspomniała, mówię, ale dlaczego właściwie to przeczytałeś? Byłem ciekaw, co to jest. Co jest to zawarte, jasne. Ale... Dobrze. Ale tak czułeś, że... Coś cię ciągnie do tego, żeby to przeczytać? Czy tak po prostu chciałeś zerknąć, nie mogłeś się oderwać? Nie pamiętam. Dobrze, nie pamiętasz tego? Mam pytanie. Dobra, ale mam pytanie. Ja nie pamiętam, dlaczego ja stąd nie uciekłem. A powiedz mi tylko i wyłącznie, dlaczego... Czy pamiętasz, co było w tej książce? Coś o... wielkich pająkach mieszkających w lesie. O mieście, w którym w piwnicy ktoś jest zamurowany. O... To było jakieś pogrzane. Dobra, chodźmy do biurka. Do biurka, co? Musimy chwilę pogadać. Powieść dla młodzieży, mówię jeszcze, wychodząc. Tak. Bo tam postacie są takie nawet chyba zabawne.
W jakie postać na przykład? No, że młode i... Ja to jakbym był w takiej sytuacji, to bym się dziwił temu wszystkiemu, a one tak chętnie idą. Dobra, ja jakby kiwam na resztę. Kieruję się w stronę naszych biurek, tak naprawdę. Tam siadam, obracam się na obrotnym krześle. Patrzę, czy nikt nie podsłuchuje. Nachylam się trochę do przodu. No. Zaraz padnę na ryj, ale nieważne. Co my mamy z Markiem zrobić? Co? Co my mamy zamiar z tym wszystkim zrobić? No nikt nam nie uwierzy, że to te książki, nie? To jest jakby najmniejszy problem. No jak najmniejszy problem? Jak to pójdzie do ludzi, jak zaczną się zabijać? To jest nasz najmniejszy problem w tej chwili. Ja jeszcze bym się... To co jest naszym problemem? Ja bym się trochę jeszcze wstrzymał, czy to naprawdę tak się dzieje, no bo to... To jest pierwsza sprawa. Oczywiście jest nieprawdopodobne, ale... Mniejszą większość, jakby zdajemy sobie sprawę z tego, że jest z tym coś nie w porządku. Masz jedną z tych książek? Mam. Aby nie trzeba zobaczyć, co jest w środku. Ale to za chwilę. Za kim my gonimy? Za autorem czy za paserem? To jest pierwsza sprawa. Bo jest ten cały... Jak on tam był? Beller, tak? I ten drugi, który jest autorem książki. Barnaba, Mac Must, Hector Must. I Must, tak? Mamy Bellera i Musta. Must jest autorem, czy jednego to wychodzi? Czyli na moje jest sprawcą. Jeśli zakładamy, że w jakikolwiek sposób cała ta sytuacja wyszła od niego i on jest tego świadomy. Chyba, że nie jest, ale to wtedy się okaże, jak go znajdziemy. Ja jakby słuchając cię wyciągam laptopa, od razu odpalam. Pytanie tak naprawdę, czy to nie jest tak, że jeden z drugi chce być jakby to, że z dealerami, dealerem tych książek. Jeżeli znaczy, tak... no jeden ewidentnie nie chce być dealerem, jeden ewidentnie posłał to w świat. Tak. A drugi wziął tą kopię, żeby ją dalej posyłać daty, tak? Ja zaczynam szybko przebierać palcami po klawiaturze i chcę spróbować wyszukać jakiekolwiek informacje na temat tego Barnaby, Hectora Musta, na temat samej książki, na temat tego maila, którego mu podali. Ale on nie chciał ksenówki. Ewentualnie gdzieś tam jakieś wiesz. Druki. Rzeczy, które wychodziły z tego wydawnictwa, przez nich spróbować znaleźć ten kontakt do nich. I ja będę tutaj ostro próbować grzebać. Sytuacja jest taka, że jeśli nam to do was już mówi, to wy jakby też czujecie bardzo mocno to, jak długo nie spaliście. Dlatego zróbmy to mechanicznie tak, że dopóki wasze postacie godzinę, dwie się nie przespią, mają dodatkową kostkę do rzutów karną. Dobra. Bo to jest jakby... biorę ją. Oczywiście. Idealnie. Masz, jakby siadasz przed tym komputerem i zaczynasz tą żmudną... Tak, jak oni, bo ja wiem, że oni zaraz zaczną się tutaj kłócić i jakby to trochę potrwa. Wręcz przeciwnie, wręcz przeciwnie. No. Dobra, to rzucę. Więc ja chcę spróbować. No, mam dwie jedynki i zero, więc... Czyli jakby... Twoja kostka mi jest straszna. Jakby idealne, to jest ekstremalny sukces. Ty zaczynasz, oni tam gadają, zaczynasz sobie klepać. No i właśnie przygotowana na to, że jak to jest nowy autor, to ci zajmie czas jakiś tak dalej, ale nie wiesz do końca, jak to się stało, bo to nie przez wyszukiwarkę. Przez wyszukiwarkę prawie ci nic nie pokazywało, ale zaczęłaś z jakiegoś powodu szukać w takich nietypowych miejscach w sieci. Gdzieś natrafiłaś na rozmowę ludzi na czatach w stylu 4chan, coś takiego, gdzie ktoś używa jego nazwiska, daje linka, wchodzisz na tego linka, gdzie jest jakaś sprawa z 1923 roku z Argentyny, która nie ma nic z nim wspólnego. Jest sytuacja, która mówi o tym, że... Tylko ma wspólne z waszą sprawą, bo jest sytuacja, która mówi o tym, że mężczyzna zabił swoją rodzinę, pracował w wydawnictwie, jakaś głośna sprawa w Argentynie. Aha. Ktoś to wrzucił i przetłumaczył od razu, żeby było jakby, żeby było łatwiej. I ewidentnie ten ktoś do tego dał linka, natomiast ten link, to zdjęcie jest znowu zlinkowane ze stroną, gdzie masz stronę, która jest o maście, jest zrobiona przez kogoś, kto jest ewidentnie nim
Masz wrażenie, że to jest stan zrobiony przez psychofana, mm-hmm. który wygrzebuje różne dziwne rzeczy z całego świata. Z Japonii, z Argentyny, ze Związku Radzieckiego, z RPA. Sytuacje, gdzie doszło do nietypowych morderstw, związanych z książką. Aha. I on to łączy. I mówi, że to jest, że i jest takie podejście i jakby główna myśl tej strony jest, ale prawda niedługo wyjdzie na jaw. Aha. Jasne, ja wiem. Przekrój czasowy, pierwsze informacje z tego, co on tam wygrzebał, to jest właśnie początek XX wieku. To w momencie, kiedy wy jeszcze tam kontynuujecie rozmowę, ja w pewnym momencie zawieszam się nad laptopem. Gdzieś było, że coś scrollowałam, w końcu tylko tak patrzę na to. Patrzę na was. I jeszcze przepraszam, i jeszcze przy tym sukcesie, ty jesteś w stanie, ty od razu wyszukałaś sobie, jesteś w stanie namierzyć gościa, który tę stronę zrobił. Aha. Więc obracam wam tam, gdzie jest... Przypuszczam, że tam jest jakieś zdjęcie. Nie ma zdjęcia tego masta. Nie ma. Więc jakby tylko po prostu stronę z tym... Nie, przepraszam, jest zdjęcie. Jest zdjęcie. Jest takie zdjęcie, ale to jest ciężko powiedzieć, że to jest zdjęcie. Na początku myślałem, że to jest tak wrzucone po prostu gdzieś tam na stronę jako śmieszne zdjęcie. Jest taka wygięta twarz, jakby ktoś w bardzo teatralny sposób puszczał oko. Mhm. Miał bardzo wygiętą twarz, do tego jest jakiś makijaż. Także po tym zdjęciu nie można powiedzieć, jak ten koleś wygląda. Co to jest, takie... jasne, taka maska bardziej. Tak. Jakby pokazuję wam tą stronę. Mhm. Ewidentnie nasz pisarz ma psychofana. Super. I ma tego psychofana w San Jose. Stąd. Będziemy musieli tam pewnie pojechać. Ale to nie jest... On twierdzi, że te morderstwa się zdarzają od początku XX wieku. Super. Tutaj jest wszystko wylistowane. Skoncentruj się. Dobrze, może być nawet z lat 20. 19 wieku. Co chcesz z tym zrobić? To pojechać tam. I co? Dowiedzieć się, co on wie. I co? No i złapać tego typa. Na jakiej podstawie? Miller. Na litość boską. Na jakiej podstawie prawnej chcesz aresztować typa? Ale na razie nie mówię o aresztowaniu, na razie mówię o zebraniu dowodów. Dowodów na co? Morgan, kurwa, ty brzmisz, jakbyś w ogóle nie chciał się zajmować tą sprawą. Czy nie widzisz, co ja ci tutaj podnoszę tego laptopa? Ja zamykam klapę tego laptopa, nie? Patrzę się na ciebie i mówię tak. Tutaj jest skarbnica wiedzy, nawet nie popatrzyłeś, co tam jest w środku. Miller, zamknij się na chwilę i zamiast pozwolić pracować swojej gębie, zacznij... pozwól pracować w swojej głowie. To, co mam ci do powiedzenia, to jest w tej chwili to. To, co się w tej chwili wpiętnęliśmy, nie ma absolutnie żadnego znaczenia, jeżeli chodzi o kwestię naszej pracy policyjnej. Jeżeli chcesz tę sprawę zamknąć i coś z tym zrobić, to zostaw odznakę w szufladzie i rób to inaczej. Ponieważ to, co chcesz zrobić, jest poza jurysdykcją policji. Czy ty to rozumiesz? Nie ma na to paragrafu. Rozumiesz? Dobrze, to zróbmy to poza jurysdykcją policji. Przecież nie zostawisz tej sprawy w ten sposób. Dziewczyno... Tam jest człowiek, który morduje ludzi rękami ich bliskich od 100 lat? I co chcesz zrobić? Czyli zaraz takiego się przyjmujemy, Poczekaj, jak tak zanim przyjmiemy, co chcesz zrobić? Dowiedzieć się więcej. I co? Powstrzymać go. Jak? Nie wiem jeszcze. Zastrzelisz go? Jakby gdzieś po mojej minie trochę widać, że to nie jest coś, co nie przeszło mi przez myśl. Patrzę na ciebie trochę, jakbym szukała wsparcia. No przecież musimy coś z tym zrobić. No to jest jeżeli taka... chcesz tam jechać, żeby go zastrzelić, wyjmij tę odznakę, połóż ją na biurku, a potem idź do kapitan i złóż wymówienie. Ale nie chcę, chcę się dowiedzieć, co chodzi. Nie, spokojnie. Po pierwsze, pamiętamy o jednym, zamiast atakować Miller, mógłbyś trochę spokojniej, dziewczyna od razu się zamyka. Bo Miller, głupoty. Nie, który i tak i nie. Taki patrzy jeszcze... Dostałeś SMS-a. Ja? Nie ona. Okej, okay, jakby odruchowo odbieram. Aha, możesz się skoncentrować na robocie. Zajęta dziś wieczorem, czy chcesz poczekać do kawy? Kto? Rana, jego córka.
Aha. No, masz no tak. Wiesz, co chodzi, nie? Z innej strony dostajesz propozycję do spotkania ten sam wieczór. Możesz się skoncentrować na robocie. Chowam. Tak. Chodzi o to, że z jednej strony wiesz, że takie rzeczy mnie interesują. Nie czątwi, ale czy ty wiesz, znaczy się, ale podsyłałem ci takie dziwne sprawy i to jest taka kurde dziwna sprawa. No jest. Z drugiej strony. Ja się rozglądam. Nie mamy na to parę. Nie mamy na to paragrafu, żeby zamknąć gościa. Po drugie, jeżeli pojedziemy gdzieś i wystraszymy go i się nie dowiemy więcej, to może być problem, bo on ucieknie. Jeżeli chcemy coś z tym zrobić, to trzeba się zastanowić, jak to zrobić i czy da się pod to jakiś paragraf podsunąć, żebyśmy byli w stanie z odznakami tam pojechać. A jeżeli nie, to w takim razie co zrobimy dalej? Bo mnie się wydaje, że szybkie działanie oczywiście jest ważne, bo może goś też uciec, ale musimy po prostu to jakoś właściwie rozegrać. Tak? Ale to, czego potrzebujemy, to informacje, tak? Tak. W momencie, kiedy podjedziemy pod dom tego człowieka, gdziekolwiek on jest, tego całego masta, sprawa jest pozamiatana. Ale to nie jest adres masta, to jest adres człowieka, który jest... Dobrze. Zbiera informacje, on ma informacje. Przestań kurwa tyle gadać i zacznij myśleć, jeszcze raz ci mówię. Oboje dobrze zdajemy sobie sprawę, dokąd to zmierza. Ja cię proszę, żebyś pomyślała o 3 kroki do przodu, ponieważ zdajesz sobie sprawę z tego, że jeżeli pojedziesz na to miejsce, które masz wskazane, czyli typa, który jest psychofanem naszego masta, prędzej czy później dojdziesz do tego miejsca, w którym jest mast. No, i co wtedy? To chcemy zrobić. Tak. Tylko, że ja ci każę się zastanowić, co wtedy zrobisz, a nie żebyś się zastanawiała w ułamku sekundy, kiedy zobaczysz masta, co zrobić. Nie wiem, co wtedy zrobię. W tej chwili się nad tym zastanów. Żeby wiedzieć, co zrobić, muszę wiedzieć, kim mast jest, tak. Jakie są jego cele, co potrafi i jakim jest zagrożeniem. Tak. Żeby się tego dowiedzieć, musimy grzebać w tej sprawie. Ja ci nie mówię, żebyś nie grzebała w tej sprawie. Ja ci mówię, żebyś się zaczęła już w tej chwili zastanawiać na podstawie informacji, które masz, co chcesz z tym faktem zrobić. A co ty chcesz zrobić z tym faktem? Nie wiem. Dlatego zebrałem nas tutaj w trójkę, żebyśmy o tym porozmawiali. A nie biegli z łbem do przodu, żeby tego sobie dowiedzieć. Tego na razie jeszcze... Mile tego jeszcze na razie nie powiedział. Być może... Znaczy, jasne, jakby... Wiesz, jak wygląda człowiek, młody rekord w blokach startowych, który chce wystartować. Ona dokładnie w ten sposób wygląda. Ja biorę tego laptopa, odpalam... Ale to jest zupełnie naturalne. To jest blok, ja ostentacyjnie ignorując to, co on mówi, zaczynam czytać tego bloga. Ja nie mówię, że to nie jest nienaturalne. Ale... Zdajesz sobie w ogóle kogoś, kto... Znaczy, ja wiem, jak będę robił w tej chwili odwracam... Czy możesz to zamknąć? Chcę się dowiedzieć, co tam się dzieje. Jeśli ciebie to nie interesuje, to trudno. Ja się chcę dowiedzieć, o co chodzi. Ale wydaje mi się, że my już mniej więcej po tym, co nam powiedział Ćpun, Robal, my już wiemy, co tam się mniej więcej dzieje. A o tym, że w 1923 roku w Argentynie była taka sama sprawa, też wiesz? Nie. Ja wiem, bo jest to napisane na tej stronie. To są artykuły z gazet, które mówią o dokładnie takiej samej sytuacji, w której ktoś związany z wydawnictwem i z książkami zamordował swoją rodzinę. Tak. Super. I co w związku z tym? Na razie jesteśmy tu i teraz i najprawdopodobniej tutaj jest ten mas. I możemy go tutaj złapać, więc takie rzeczy istotnie dobrze wiedzieć, że są. Możemy sobie zobaczyć potem. Ale teraz musimy... Myślę, że chodzi... że chodzi... Morganowi o to, że żebyśmy pomyśleli, co w takim razie chcemy zrobić. Jak to załatwiamy? Ponieważ już w tej chwili zdajemy sobie sprawę w trójkę, tak. Że ta sytuacja nie idzie w księgi. A jeżeli nie idzie, to jak idzie? Tak. Jak dla mnie to może być pierdolonym Tutenchamonem, to nie ma znaczenia. Jeżeli ma to, co będziemy chcieli zrobić, jak już go znajdziemy. Co wtedy? Jaki plan końcowy? Żeby się w tej chwili zastanowić, nie w sytuacji, w której będziemy biec z wywalonymi jęzorami z bronią w ręku. Dobrze, zaproszę do waszego tego
Kto? Do waszej części w końcu. Ty widzisz pan kapitan. Aha. Ja zakładam, że ty poinformowałeś ją o tym, że trzeba ten magazyn zablokować. Tak, no i sędzia mówi, że potrzebuje, poza tym, że jest to miejsce zbrodni i że możemy oczywiście zatrzymać je na tak długo, na ile potrzeba, potrzebuje od was jasnych dowodów, dla których ma zablokować sprzedaż tej książki. Najlepiej, żebyście udowodnili, że osoba, która popełniła zbrodnię, w jakiś sposób na tym zarabia, że zbrodnia jest z tym powiązana. A czy wystarczy, przepraszam, że tak wchodzę w zdanie, a czy wystarczy nagranie, w którym widać, że osoba, która dotyka tej książki, potem popełnia samobójstwo? W sposób brutalny, rozbijając sobie łeb o kolumnę? Jeżeli masz możliwość to jakoś sensownie połączyć. Takiego, żeśmy stwierdzili, że są tam, że przez dotyk i czy tak. Zdobacie tą książkę, bo można należy ją oddać na analizę w takim razie. Jeżeli będziemy mieli analizę, potwierdzenie z laboratorium, trzeba wysłać ekipę, do magazynu, ekipa magazynu zbiera, niech oni to zrobią. No. Tam są te książki, cały nakład. Dobrze. To w takim razie wyślę. Daj mi znać, żeby zebrali też książkę i zrobili analizę tego, co jest w tych kartkach. A niech będą ostrożni i niech niczego nie czytają, tylko niech wyrwą ze strony i... Ja tak mówię, ja to mówię tak absolutnie frywolnie. No, znaczy się niech nie dotykają stron, ponieważ tam może być silny środek, tak? Ale zresztą chłopaki wiedzą, jak to robić. Jestem przekonany, bo w którym laboratorium to będzie? W rękawiczkach. Pani San Francisco. Pani kapitan, ja wiem, z którym współpracujemy, prawda? A no właśnie, chciałem wiedzieć, kogo tam wyślę, czy znamy go, ale... No, dobrze, to już wam nie przeszkadzam. Bardzo dziękuję. Będziemy, a wiesz, coś zatrzymuje, rozumiem, będziemy stawiać, wiemy już przynajmniej, czy będziemy stawiać temu Dillonowi zarzuty? Jeszcze nie mamy pewności. Jest szansa, że mierzył pod wpływem jakiegoś środku odurzającego. Jasne. Biorąc pod uwagę, co się tam wydarzyło, pewnie chłopaki opowiada. Potrzymam ich jeszcze. No przecież, że ma na myśli prokuraturę. Mhm. I zamknąłem drzwi, ja sobie udałem rozmawiać. Mhm. Fuck. Ja mogę spróbować, jak już będą robić analizy. Rozglądam się, nie słyszę. Nie, tu jesteście zamknięci i nikt raczej tam znajdzie, jeżeli ktoś mówi. To jest bardziej takie nerwowe. Mhm. Tak. Mogę spróbować się tam włamać i zmienić wyniki badań, żeby rzeczywiście znaleźli jakąś dziwną substancję na tych kartkach. To przynajmniej... Myślę, że chyba lepiej byłoby po prostu zadzwonić do jednego z chłopaków i powiedzieć, żeby to nam wpisali. Oh fuck. Czy... Ja mam taką minę, która mówi mi łatwiej byłoby zrobić to w inny sposób, ale... All style, style, prawda? Czy my mamy tam któregoś... Wiesz, no długo pracujesz, masz różne kontakty. Z kogoś byś mógł skorzystać. Z kim tam, kogo tam wziąłem, jakiegoś tenisa? Na jakiś mecz baseballowy, cokolwiek. Pakujemy się. Tyle różnych przysług jest po prostu. Tak, to jest gruba sprawa, ale jesteś w stanie kogoś tak zwolnić ze wszystkich przysług, które mam wobec ciebie. To fajnie. Chciałem powiedzieć, że pakujemy się w totalne gówno. W sensie, to jest gówno, które kiedy wybucha, lądujemy w więzieniu. Zdajcie sobie sprawę. Chyba, że napastnik miał broń i zaczął strzelać, jak wiesz. Uśmiecham się tak, króciutko się uśmiecham. Nie, no oczywiście. Wszystko jest do załatwienia. Można też dać wystarczająco dużo pieniędzy, żeby w tym cholernym mieście na kogoś to spali, ten dostany magazyn z książkami. Co nie zmienia faktu, że i tak gdzieś jest cyfrowa kopia tego wszystkiego. Czy wy sobie zdajecie sprawę po prostu... autostrady w stronę Szamba, w którym chcecie uderzyć. No to co w takim razie? Chcesz to zostawić? Mogę? Ja nie mówię, że chcę to zostawić. Ja zastanawiam, co zrobić z żoną, z drugą żoną, z twoją córką, z moimi córkami. Na końcu tego całego pierdzielnika. Nie? Na razie sobie radzisz. Czyż nie? Ja nie mówię, że sobie radzę. Sytuacja wygląda na tym, że
że na końcu tej drogi ktoś z nas ląduje w pierdol. Jak nie wszyscy. I co wtedy? Bo wydramatyzujesz. Dziewczyno, wy w tej chwili rozmawiacie o tym, żeby się włamać do policyjnego laboratorium, żeby podmienić dowody. To jest 5 lat! Przepraszam bardzo, ja tak nie, ja o tym nie mówię. Ja mówię o niej. No tak. Ja ty mówisz o tym, żeby zastrzelić typa i powiedzieć, że wciągnął broń pierwszy. Powiedziałem to, o czym pewnie ty już 2 razy pomyślałeś. To nie ma znaczenia. A. Ja ci tego nie wyciągnę. To nie jest tak, że obaj nie ukrywaliście dowodów i nie naginaliście rzeczywistości wcześniej. Inaczej ja bym nie siedziała tutaj, tak, tylko wiesz, tak zerkam gdzieś tam. No tak, tak się zerknąłem w jego kierunku pewnie. Gdzieś w okno. No tak. A w tamtej sytuacji uważasz, że było to mniej czy bardziej usprawiedliwione? Nie wiem. Była jakaś dziwna istota, co do której wiedzieliśmy, że nie da się tego w żaden sposób wyjaśnić i że giną ludzie. No. Tak, ale to było łatwiejsze, bo on miał broń w ręku. Co? To prawda, ale wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że to ja go zastrzeliłam. Co? A nie to poszło do raportu. Nie to. Pupa zbita. Dobrze. Znaczy, jedźmy do tego. Myślę, że Colina można dać do przesłuchania jakiemuś krawężnikowi. Niech zbierze informacje. Myślę, że niczego nowego od tego młodego nie dowiemy. Też tak myślę. Chyba, nie wiem. W tej chwili potrzebujemy A. Odzyskać oryginał. Czyli jest u jakiegoś tam Abrama Bellera, czy jakkolwiek się nazywa. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa to jest spotkać się z naszym psychofonem, który najprawdopodobniej, jeżeli ktokolwiek ma wiedzieć, gdzie mieszka autor tej książki, albo mieć ktokolwiek, to jest ten człowiek. Hmm. Więc pytanie. Bo mamy jedną albo drugą drogę. Początek czy koniec tej dróżki? Znaczy moim zdaniem musimy odzyskać ten... Na początku antykwariusz. Tą kopię, bo jeśli ona się teraz rozejdzie, no bo inne tak są schowane, nie? W sensie te w magazynie jesteśmy w stanie zatrzymać, ale on jak to puści dalej, to nie wiemy no, gdzie. Nie wiem, że sprawę z tego ludzie robią takie rzeczy, żeby posłać to dalej. No pewnie. Jeśli jest antykwariuszem i prowadzi sklep, tak? No. No to pewnie zdobył to po to, żeby to komuś sprzedać. Pewnie tak. Więc jeśli komuś sprzeda, to pójdzie to dalej. To trzeba to szybko zastopować. To jest prosty trop. Mamy niedaleko, ten adres nie jest jakoś bardzo daleko, nie? To jest... Nie, to jest, podejrzewasz, w tej chwili samochodem po godzinie drogi. Tak, to jest jedziemy tam. Jeśli jesteśmy w stanie w godzinę to załatwić, a potem tak będziemy grzebać się w śledztwie. Poza tym, dobrze, jak ty będziesz prowadzić, to ja mogę no, już w słuchaj, samochodzie już grzebać coś. Ale co chcesz grzebać? Wiemy, gdzie jechać. Mamy typa. Musimy go... Tak, ale ja chcę to wszystko przeczytać i dowiedzieć się więcej. Dobrze. Dobra. Czyli jedziecie do... A mam jeszcze tylko jedno pytanie. A może zabijemy sobie 2 godziny, żeby się zdrzemnąć? Bo nie wiem, jak wy, ale mi za chwilę... Ja wszystko rozumiem. Dobrze. Która jest godzina? Tak mniej więcej. 12? Druga? Nie, już po drugiej. Już po drugiej. Zróbmy to jeszcze. Mówię. No dobra. A potem możemy iść się przespać. Bo tamten nam już nie ucieknie. No a tutaj chodzi o to, że ta kopia może już szybko wyjść. Wiesz, ona w przeciągu... Staram się być bardzo przekonujący. A ta kopia u tego Bellera może wyjść w przeciągu 2 godzin, on może ją skserować i tak dalej. Jakby ja kiwam głową na zasadzie tak, bo wszyscy chcą ją teraz skserować. Jedźmy tam. Dobra, czyli mamy ten moment, kiedy no, wy... Ćpun zamiast wziąć na dragi, wziął się skserował. Wsiadacie... Ja się na ciebie patrzę, jakbyś pierdolił głupoty zasadniczo, idę się wyszczę. Wsiadacie
Ty też się wyjść, ale piszesz. Ja bym sobie SMS-a do Belera, żeby... Znaczy, nie, sobie, on korzysta z stacjonarnego sobie. Ja zadzwoń do Belera, nie? Dobra, no. Okej, czyli ty chcesz zadzwonić jeszcze do... Tak, chcę szybko skoczyć do kibla, no, żeby do PvP, jakby skontaktować się. To rzuć sobie na szczęście, żebyśmy zobaczyli, czy on będzie w domu w tym momencie. Czy on będzie, czy odbierze teraz. Szczęście, szczęście. Nie będzie. Nie będzie. No to nie odebrał. Dobrze. Chowam telefon i szybko wychodzę tak w parku. Jedziecie i to jest taka... To ja jeszcze w międzyczasie chciałbym zrobić jedną rzecz. Ja piszę SMS-a tam jak... Ich też właśnie nie ma, piszę SMS-a do DM, że właśnie jedziemy w miejsce, będę obserwował, wiesz, wszystko idzie do... Do Bila, okej.